Hej, ty orle, królu ptoków, ojcyźniany herbie, kiedy jo tak mógł wysoko podskoczyć do ciebie i pofurgać razem z tobą, jak pod niebem chmurka, i wytargać z twego skrzydła za kapelusz piórko i nosić go zycie całe, nosić zawdy, hyrnie, co byś ptoku mój herbowy bywał ino psy mnie, co byś tocył górne kręgi dumnie i wysoko, co byś cuwał nad narodem, nie spuszczał go z oka. Grupa młodzieżowa Spiskie Czardasze. Thank you.
śpiewaj, wielka woda była, tulipan mi wzina. Śpiewaj, śpiewaj, wielka woda była, tulipan mi wzina. Thank you.
Będziesz jadła? Nie będę. Będziesz piła? Nie będę. Będziesz chłopców kochała? Oj, to będę, to będę. Kapela Sławka Glinkowskiego i grupa wokalna Gosi Wiłkomirskiej. Zagraj nam muzyko. Ładne beczki umiem toczyć, ładne beczki.
Wolnego mi grajcie, bom się basz zmordował, bo się mojej Kasi bucik rozsznurował. Od Przeworska muzyka, grać! Thank you.
sobie dziewczyno, oj za to tańcowanie. Oj tobie dziewczyno, oj za to tańcowanie. Szanowni Państwo, tak oto zakończyła się druga część koncertu jubileuszowego. Byliście zatem świadkami naszej szczęśliwej, artystycznej teraźniejszości. Ale koncert nie może się tak zakończyć. Tytuł epilogu koncertu. Dajmy dzieciom skrzydła, bo dzieci są naszą pomyślną przyszłością. Przyszłością. Zespołu folklorystycznego Kostrzanie. Witamy nowe pokolenie przyszłych artystów zespołu Kostrzanie. Zosia! Oktawian! Dobrawa! Mieszko! Posłuchajmy ich w starej polskiej pieśni śpiewanej na polskich Kresach Wschodnich od ponad 200 lat. Pognała wołki na Bukowinę. Niech nabiorą odwagi dzięki Państwa gorącym oklaskom! Prosimy wszystkich Państwa o wspólne śpiewanie powtórzeń refrenów. Dziewczyno, wołki masz, obiecałaś dać buziaka.
brawa dla zespołowych prawnucząt. Zapraszam zespołowych rodziców wraz z dziećmi kandydatującymi do zespołu. Ogłaszam casting od roku do lat 6. Wielce szanowny panie burmistrzu miasta Strzegom, zapraszam. Karolina, przestań. Nie tak oficjalnie. Posłuchaj, tak nadal ma być. Kochany panie Zbyszku, zapraszam do nas na scenę Kostrzan. I to szybciutko! Szanowni Państwo, pozwólcie, że przypomnimy sobie jeszcze dwa nazwiska, które tworzyły zespół. Te osoby są dzisiaj na sali. To jest kierowniczka ówczesnego Gminnego Domu Kultury, pani Maria Wołowiec i pani Natalia Łeńska, przewodnicząca koła gospodyń. Bez nich dzisiaj nas by tu nie było. Dziękujemy bardzo. Pozwólcie, że teraz skieruję parę słów do ukochanego zespołu, do mojej pasji, którą tak realizuję od 26 lat. Pierwsze słowa skieruję do absolwentów. 26 lat temu, razem ze Zbyszkiem Hernikiem, który dzisiaj został odznaczony, spróbowaliśmy wprowadzić do zespołu dzieci i młodzież. Dziś jesteście dorosłymi ludźmi. Przyjechaliście z całej Polski, z całej Europy. Są ludzie ze Szwecji, są tancerze nasi z Niemiec, z Anglii. Ja się bardzo z tego cieszę, bo to znaczy, że to, jak pracowaliśmy wspólnie z sobą, dzisiaj owocuje, bo chcecie do nas wracać. To jest najważniejsze. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję absolwentom. Droga młodzież, drogie dzieci, droga młodzieży, wam też wielkie ukłony za to, co dzisiaj się stało. Proszę Państwa, to prawie 6 miesięcy pracy na koncertem, który dzisiaj zaprezentowali dla was. Bardzo ciężko pracowaliście, były momenty wzlotów i upadków, ale dzisiaj myślę, że słowo dziękuję to jest za mało. Za ten wielki sukces uściskam każdego po koncercie, bo miło było patrzeć na was, serce drżało, głos drży, a oczy płakały, kiedy tak piękna i dorodna młodzież umie tańczyć i proszę Państwa, tańczyli także walczyka w lewo. Kto to dzisiaj z młodych potrafi? Brawa dla nich! Zawsze twierdziłem i twierdzę, że młodzież jest kochana i potrafi osiągnąć sukces, jeśli ma wspaniałych wychowawców i pedagogów. Tak też trafiło, myślę, się nam zdecydowanie w naszym zespole. Od 25 lat choreografią w zespole zajmuje się Jolanta Misztal. Bardzo serdecznie ci dziękujemy.
Nie widać go tutaj, nie widać kapeli, ale tam za ekranem jest Sławomir Glinkowski, kierownik kapeli, wiele lat zajmował się wokalem. Dziś kieruje kapelą, w której grają Jan Glinkowski, Urszula Perwejnis, Krzysztof Torkiewicz, Adam Zamolski. Bardzo wam dziękujemy. Jeszcze się pokażę. Ja tu... Ula jest... Była z nami wiele lat, wróciła do nas, z czego się też bardzo cieszymy. Dziś odpowiadała za wokal Małgorzata Wiłkomirska. Szanowni Państwo, piękne chwile się zdarzają, kiedy po 26 latach mogę dzisiaj powiedzieć, że już nie muszę być kierownikiem zespołu folklorystycznego Kostrzanie. Dziś w ostatnim czasie wielką pracę w tym zespole wykonywała, jak to mówiliśmy dotychczas, zastępca kierownika Kasia Błaszczak. Dziś mogę powiedzieć, pani kierownik, pani Kasiu, prosimy tutaj i dziękujemy. Koncert ten tworząc, bardzo chcieliśmy, żeby wykorzystać przede wszystkim ludzi, którzy są wielkim zasobem Strzegomskiego Centrum Kultury. I tak też się stało. Chcemy podziękować pani dyrektor Strzegomskiego Centrum Kultury, pani Bożenie Bojanowskiej-Czuk i całej załodze, która tutaj jest za kurtynami, przy oświetleniu, przy nagłośnieniu. To wszystko właśnie pracownicy Centrum Kultury na czele z panią dyrektor Bożeną Bojanowską-Czuk. Bożenko, na twoje ręce podziękowania. Sobie myślą, że zapomniałem, ale nie zapomniałem. Teraz podziękowania dla tej, która tak pięknie dba o stroje, ale dziś też pokazała, jak wielką artystką jest w tym zespole. Nasz wierny przyjaciel od wielu, wielu lat. Osoba, którą wszyscy kochamy i która, kiedy jesteśmy smutni, to nas przytula, ale kiedy trzeba, to tak jak mówiły dzieci. Helena Szerszeń. I proszę Państwa, jeszcze jedna osoba, którą chcielibyśmy w tej chwili nagrodzić kwiatami. Od 18 lat współpracujemy z tą osobą. Dba ona o to, by nasze dzieci, kiedy wychodzą na scenę, miały świadomość sceniczną, by wiedziały, po co wchodzą na tę scenę, jakie scenki grają. Ale to, co dzisiaj się zdarzyło na koncercie, światła, scenografia, to wszystko jest dziełem jednej osoby, reżysera tego koncertu, pana Gerarda Nowaka. Zosia. No. I jeszcze podziękowania dla wszystkich mieszkańców Kostrzy, którzy tu są dzisiaj. Wszystkich byłych i obecnych sołtysów na czele z Tomkiem Jeziorskim, dyrektorów szkoły naszej podstawowej ukochanej, która zawsze sprzyjała naszemu zespołowi. Ja dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, proszę Państwa, że Kostrza nie wstydzi się swojego zespołu. Kostrza jest z niego dumna i bardzo go wspomaga. Wszystkim mieszkańcom bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy także tym wszystkim, którzy przyszli dzisiaj tutaj. Rodziny, znajomi, przyjaciele, mieszkańcy Strzegomia. Ilość osób, która dzisiaj przyszła na koncert, bardzo nas zaskoczyła. Bardzo wam wszystkim serdecznie dziękujemy i dodam, że wczoraj mieliśmy prapremierę z udziałem prawie też 200 osób na tej sali. Byli to także mieszkańcy Strzegomia i okolic. Bardzo, bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy.
są z nami bardzo często, nie tylko w takich chwilach jak dzisiaj uroczystych, ale także wtedy, kiedy trzeba nam pomóc jako gminie, jako naszej małej Strzegomowi, naszej małej ojczyźnie. Są z nami posłowie na Sejm. Jest pani Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Witamy serdecznie. Dziękujemy bardzo, że poświęciliście Państwo tyle czasu na udział w koncercie. Wiem, że macie liczne obowiązki. Jest także pani poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska. Jest pani poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Teresa Świło. Bardzo często u nas bywa i także dzisiaj jest z nami pan senator Rzeczpospolitej Polskiej, pan Wiesław Kilian. Witamy serdecznie i zapraszamy państwa na scenę. Szanowni Państwo, pasja jest absolutnie konieczna, aby osiągnąć sukces. I w imieniu pani poseł Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej, pani poseł Teresy Świło oraz pana senatora Wiesława Kiliana pragnę Państwu podziękować za tą pasję. Pragniemy pogratulować tego olbrzymiego sukcesu, bo o sukcesie świadczy nie tylko koncert, pełna publiczność, ale także docenienie przez minister kultury z tymi odznaczeniami, którymi zostali Państwo dzisiaj odznaczeni. Właściwie to mówiłyśmy, że nie powinniśmy w ogóle dzisiaj mówić, bo taką ucztę duchową, jaką nam Państwo dostarczyli, no ona jest właściwie trudno wyrazić jaka, po prostu piękna. My bardzo serdecznie dziękujemy za ten koncert, ale właściwie każdy koncert Państwa nam taką ucztę dostarcza. I nie tylko dzisiaj, ale na dożynkach i na innych imprezach Państwa obserwujemy. Życzymy dalszych sukcesów i dalszej pasji. Kochajcie tak, jak kochacie śpiew, muzykę i szanujcie tak, jak szanujecie tradycje. Dla nas jest prawdziwą przyjemnością obserwowanie Państwa. Rozwijajcie się, miejcie sukcesy nie tylko w Polsce, ale i za granicą. I mamy prośbę tylko o jedno. Zapraszajcie nas na koncert. Dziękuję bardzo. Chciałbym także bardzo serdecznie podziękować za udział w koncercie naszemu proboszczowi parafii Piotra i Pawła w Strzegomiu, księdzu prałatowi Markowi Babuśce. Witamy cię serdecznie, drogi księże, i dziękujemy za koncert. Za to, że byłeś z nami. Przedstawiałem już dzisiaj, proszę Państwa, jedną osobę jako reżysera koncertu, a teraz chciałbym zaprosić na scenę wiceprezydenta polskiej sekcji CIOW, pana Gerarda Nowaka, który jest wiceprezydentem Polskiego Stowarzyszenia Festiwali Folklorystycznych i Sztuki Ludowej, dziś w roli wiceprezydenta, wnioskodawca naszego wielkiego odznaczenia. Zapraszam. Pozwólcie Państwo, że przeczytam ten list, bo jest to list od pana doktora Jerzego Chmiela, prezydenta naszej organizacji. Zespół folklorystyczny Kostrzanie, czcigodni jubilaci. Z okazji 40-lecia działalności artystycznej i wychowawczej prosimy przyjąć najserdeczniejsze gratulacje dla kierownictwa,
kadry, wszystkich aktualnych i byłych członków zespołu za osiągnięcia i sukcesy, jakie stały się waszym udziałem przez te lata działania na polu ochrony i krzewienia i pomnażania dóbr polskiej kultury narodowej oraz przekazywania tradycji młodemu pokoleniu. Dziękujemy także za wasz wkład pracy i serce w kulturowy rozwój waszej małej ojczyzny i regionu. Życzymy pomyślności wszelakiej i satysfakcji z przyszłych dokonań przez dalsze lata. Niechaj zapał i zamiłowanie do muzykowania i tańca nabyte w Kostrzanach towarzyszą wam przez całe życie, dając radość i uznanie wam i waszym bliskim oraz przysparzając dobra całemu narodowi. Z wyrazami szacunku w imieniu Prezydium Stowarzyszenia Polska Sekcja CIOF, jej przewodniczący dr Jerzy Chmiel, Warszawa, 5 czerwca 2015 roku. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, w imieniu starosty świdnickiego w dzisiejszym koncercie uczestniczyła nasza dobra znajoma. Jest nią Ania Borowska, dyrektor Biura do Spraw Europejskich. Witamy serdecznie. Brawa. Są także radni Rady Miejskiej, jest mój zastępca Wiesław Witkowski. Witam cię serdecznie. Także są z nami wójt gminy Dobromierz, tak, i teraz Jurek, muszę się chwilę zastanowić, Jerzy Ulbin z małżonką, zawsze tak jest, i pan wicewójt gminy Świdnica Zbigniew Kanicki. Bardzo serdecznie witamy i dziękujemy za udział w koncercie. Jest z nami nasza wielka przyjaciółka naszej rodziny festiwalowej, jak to często mówimy w radiu, od godziny 7 do godziny 10. Szefowa właściwie chyba tej rodziny, mama wielkiej rodziny ludowej, Małgorzata Majeran-Kokot, redaktor Radia Wrocław, właśnie prowadząca przede wszystkim dla nas audycję ludową w niedzielę. Witam cię serdecznie i zapraszam. Witam bardzo serdecznie. Proszę Państwa, brawo, brawo, brawo. To właściwie najprostsze i najpełniejsze, co można powiedzieć. Zastanawiałam się, czego tak najbardziej im gratuluję i właściwie wyszło mi na to, że wszystkiego im najbardziej gratuluję. Więc po pierwsze, najbardziej gratuluję, że mieliście taką wspaniałą przygodę. Pełną śpiewu, tańca, nieprzespanych nocy, balang, spotkań, miłości, przyjaźni. Naprawdę cudowna przygoda w życiu i bardzo, bardzo serdecznie wam tego gratuluję. Po drugie, najbardziej wam gratuluję, że macie takiego wielkiego przyjaciela i opiekuna jak Zbyszek. Że znaleźliście taką osobę, że ona się trafiła po prostu. Kogoś, kto całym sercem naprawdę żyje waszym życiem zespołowym. Osoba, która mnie nieustannie zadziwia. Jak przyjechałam nagrywać zespół do Kostrzy i tam poszczególne grupy wchodziły i wychodziły, później zmieniały się, ja patrzę, a za drzwiami stoi Zbyszek z kartonem pełnym batoników i każdemu daje ten batonik, żeby podziękować, że zaśpiewali, że było fajnie. Także naprawdę gratuluję bardzo, bardzo, najbardziej. Najbardziej gratuluję Zbyszkowi, że ma taką wspaniałą młodzież, że tylu ludzi. Powiem Państwu, że przyjeżdżam tu od wielu lat, ale kiedy zobaczyłam tych seniorów, którzy przyjechali, to jakoś mnie tak za gardło ścisnęło. Myślę, matko, te chłopaki niedawno jeszcze tak patrzyłam, tańczyli, a dzisiaj tu przyjechali, żeby się pokazać. Naprawdę bardzo serdecznie wam gratuluję. Widać było, że im brakuje tego tańca, że ogień mieli pod stopami. Wielkie brawa dla was, że jesteście tutaj.
Proszę Państwa, najbardziej gratuluję rodzicom, tych wszystkich młodych ludzi. Jesteście tutaj? Bardzo Wam gratuluję. Macie cudowne dzieciaki, żony, mężów, bliskich, którzy naprawdę świetnie spędzają czas i dają nam cudowną lekcję kultury narodowej. Bardzo serdecznie gratuluję. I na koniec, proszę Państwa, najbardziej mi żal, że tak długo tutaj przyjeżdżam, naprawdę już od wielu lat i przez te wszystkie lata nie nauczyłam się tańczyć. I myślę, że potrzebuję jeszcze następnych 40 i tego im również i sobie życzę. Wszystkiego dobrego. Aniu, ja chyba popełniłem małe faux pas, zapraszam Cię serdecznie. Pani Anna Borowska, reprezentant starostwa, a jeszcze Jurek, tak? Słuchajcie, drodzy Państwo, jeśli chodzi o życzenia zespołów, to będziemy składać już w tej drugiej części w czasie biesiady. Samo wejście na scenę wiąże się z olbrzymią tremą, także pozwólcie, że w imieniu Pana Starosty i również w imieniu Panów Wójtów, którzy tutaj są razem ze mną, przeczytam Wam krótkie pozdrowienia, fragment krótkich pozdrowień. Miło mi przekazać serdeczne gratulacje jubileuszowe kierownictwu oraz obecnym i byłym członkom zespołu ludowego folklorystycznego Koszczanie. Już od 40 lat przyciąga on uzdolnionych mieszkańców gminy Szczegom, którzy tak pięknie realizują swoje pasje, jakimi są taniec i śpiew ludowy. Życzę całemu zespołowi kolejnych sukcesów oraz jeszcze wielu równie pięknych jubileuszy. W poczuciu, że Państwa twórczość wpisuje się w naszą polską kulturę i tradycje oraz promuje gminę Szczegom. Serdeczne gratulacje od pana starosty Piotra Fedorowicza oraz serdeczne pozdrowienia i gratulacje od pani wójt Teresy Mazurek i pana wicestarosty Zygmunta Worsy. Szanowni Państwo, a przede wszystkim członkowie zespołu folklorystycznego Koszczanie. Jak tak obserwowałem dzisiejszy występ jubileuszowy i te początki 70 lat wcześniej, przybycie na te tereny z Kresów Wschodnich, no to można było uznać, że typowa polska wieś Koszcza niczym się nie wyróżnia. Ale obserwując dalej i te 40 lat Koszczan, to mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że jest to wieś niezwykła. Czego tej wsi gratuluję? Gratuluję zespołowi Koszczanie, a przede wszystkim gratuluję dzisiejszego świetnego, pełnego wrażeń występu artystycznego w imieniu gminy Dobromierz i wszystkich jej mieszkańców. Na ręce pani kierownik, również dobromierzanki. Szanowni Państwo, miło mi powitać także dyrektorów ośrodków kultury. Jest z nami dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Świdnica, jest pani dyrektor Świdnickiego Ośrodka Kultury. Są z nami także zespoły, które zaprosiliśmy, nasi przyjaciele. Pozwólcie Państwo, że wymienię: Górzanie z Piławy Górnej, Cicha Woda z Udanina, Dobromierzanie, Bolkowianie, Rozmaryn z Bogatyni, Wojcieszowianki, Leniu Górzanie, Marzenie Ziemi Kłodzkiej z Roszyc, Ale Babki z Kapela Janka Boduszki. Są nasze zespoły strzegomskie, jest chór Retro, jest zespół Goczołkowianie, który także w tym roku obchodził swoje 40-lecie i jest zespół Olszaniacy. Ale są z nami także zespoły Pięśni i Tańca, które bardzo serdecznie witam i bardzo dziękuję wszystkim zespołom za to, że przyjechaliście do nas. Jest zespół Pieśni i Tańca Nowa Ruda, Jubilat i jutrzejszy Jubilat, zespół Pieśni i Tańca Wałbrzych, który jutro będzie miał koncert z okazji 60-lecia powstania, czyli taka nasza starsza duma.
tym momencie chciałbym podziękować także wszystkim, żebym nie zapomniał, ofiarodawcom prezentów dla warsztatów terapii zajęciowej. Bardzo się cieszymy, bo są to dla nas najpiękniejsze kwiaty, jakie mogliście nam podarować. Jest to wspaniały warsztat, w którym opiekują się wspaniałe nauczycielki, wspaniała kadra, 25 osobami. Za to serdecznie Państwu dziękuję. Ja widzę, że chyba nie uda mi się wszystkiego zgodnie ze scenariuszem. Widzę jeszcze Zygmunta, także pierwszego instruktora tańca. Przepraszam Cię, nie zauważyłem. Zygmunt, witam Cię serdecznie. I scenariusz miał być inny, bo z zespołami jeszcze spotkamy się dzisiaj na takiej małej biesiadzie. Bardzo wszystkie zespoły, delegacje zespołów serdecznie zapraszam na to spotkanie. Natomiast z dzisiaj widzę chyba nie ten, zapraszam na scenę. I skoro tu jesteście, to miło miło mnie was powitać. Dobry wieczór Państwu. Ja myślę, że takiej pięknej uczty duchowej, wzrokowej, to dawno nie widzieliśmy i nie przeżywaliśmy. Wspaniałe 40 lat zespołu Kostrzanie. Ja jestem tym zespołem zauroczona już wiele lat. Zresztą kocham tradycję ludową, kocham strój, kocham scenę, kocham wszystkich ludzi, co kochają ludowe. No i właśnie chciałam im bardzo pogratulować w imieniu wszystkich, którzy kochają ludowe, którzy po prostu są, te korzenie nasze kultywują. Naszą rodzinę zespołów ludowych z Radia Wrocław, ze wszystkich wsi, wszystkie zespoły ludowe. Gratulujemy bardzo. Jesteście piękni, wspaniali i no najukochańsi. Jestem wami oczarowana. Zosiu, a tobą to szczególnie. I jeszcze chciałam powiedzieć, że macie wielu opiekunów, ale macie najwspanialszego ojca, tatusia, tatuncia, który nazywa się Zbigniew Suchyta. Wręczę mu takie podziękowanie skromne. A teraz proszę Państwa, myślę, że musimy dzisiaj zaśpiewać to, co wszyscy potrafimy. Wstańmy wszyscy i zaśpiewajmy 100 lat. 0 Dobromierzanie. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i dziękuję, tak jak tu koleżanka powiedziała, naszemu tatusiowi kochanemu. To jest człowiek nieoceniony, organizacyjny. To jest człowiek, nie wiem, wielki, bardzo wielki. Prosimy bardzo panią dyrektor Bojanowską-Czuk. Szanowni Państwo, szanowna pani dyrektor, szanowny panie burmistrzu, dziękujemy serdecznie za tak miłe spotkanie, za tak miłe śpiewy, jakim darzyli nasi koledzy, koleżanki, bo jesteśmy w tym samym zespole, znaczy nie w tym samym zespole, w innym, ale
krzewimy tą kulturę polską całą rodziną. Także serdecznie dziękujemy pani dyrektor za to, że pani jest naprawdę wielką kobietą, cenioną, że tyle pani wkłada w to, że tak jest, jak jest i to, co było dzisiaj, naprawdę serdecznie dziękujemy. Zasłużenie wszystkim, zasłużenie, serdecznie dziękujemy. Bardzo proszę. Dziękujemy bardzo. Zapraszam pozostałe zespoły o przekazanie upominków i jeszcze się spotkamy z życzeniami na sali. Proszę bardzo, proszę bardzo. Zapraszamy do przekazania upominków zespołowi. Jeśli ktoś ma życzenie, to bardzo proszę, bo jeszcze mamy finał, proszę Państwa, proszę nie opuszczać. Tak, tak, zapraszam. Jeszcze mamy finał, proszę nie opuszczać sali. Myślę, że piękna sprawa, która się jeszcze za chwilę zdarzy. Dobry wieczór Państwo. Drodzy jubilaci, 40 lat pracy artystycznej to imponujące osiągnięcie. Dobrze wiemy, ile żmudnej pracy i zaangażowania zarówno kadry, jak i członków zespołu wymaga przygotowanie programu i szczerze podziwiamy Waszą pracę i wysiłek. Tym bardziej, że my jutro mamy jubileusz. Jednocześnie prosimy przyjąć życzenia wielu dalszych osiągnięć artystycznych i tak wiernej publiczności. Gratulujemy. Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie. Zapraszamy jeszcze zespoły, które są, te, które, których oszukałem trochę, za co przepraszam, że życzenia będą w Ośrodku Kultury w SCK2. To przepraszam, ale tam będzie też na to czas, także prezenty i kwiaty pozostawiali, prezenty przede wszystkim pozostawiali gdzie indziej, ale serdecznie się cieszę, że jesteście. Bardzo się cieszę. Zapraszam. Życzymy Wam, kochani, radości, dobrych przyjaciół, dobrego nastroju, dobrych wspomnień z przeszłości i dobrych pomysłów na przyszłość. Zespołowi folklorystycznemu Kostrzanie życzy zespół pieśni i tańca Nowa Ruda. Gratulujemy. Kochani, szanowni jubilaci, z okazji tak pięknego jubileuszu 40-lecia zespołu, zespół Górzanie życzy Wam samych słonecznych dni, dużo radości, wiele, wiele sukcesów i wszystkiego najlepszego na scenach, na estradach. Dziękuję. Życzenia od przyjaciół i zarazem sąsiadów ze Świdnicy. 40. rocznicę założenia zespołu kieruję w Państwa stronę wyrazy uznania oraz składam z serca płynące gratulacje dla wszystkich obecnych oraz byłych członków zespołu, którzy przez lata tworzyli jego wielkość. Do wyrazów uznania załączam życzenia dalszych lat owocnej twórczości. Proszę także o przyjęcie życzeń wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Razem ze mną jest delegacja zespołu Jubilat ze Świdnickiego Ośrodka Kultury. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, wspaniały koncert. Zapraszamy serdecznie. Dobry wieczór. Pięknie witamy, pięknie gratulujemy tego pięknego sukcesu. Bardzo serdecznie dziękujemy panu burmistrzowi, pani Joli, pani Kasi, pani Helenie za ten piękny koncert, który młodzież dała u nas na naszym jubileuszu 30-lecia. Prawda? Także serdecznie, pięknie dziękujemy. Jubileusz 40-lecia działalności artystycznej Zespołu Folklorystycznego Kostrzanie. Serdeczne gratulacje dla osób, które tworzyły zespół folklorystyczny Kostrzanie, a szczególnie dla tych, które nadal tworzą
czuwając nad jego rozwojem. Życzymy zdrowia, dalszych sukcesów i osiągnięć zespół Wojciechowianki. Proszę Państwa, ja poproszę, żeby przygotowali się jeszcze do wyjścia Edward Błażek i Ewa Piasecka-Saska, która także delegaci polskiej sekcji CIOF. Zapowiadaliśmy, że życzenia będą tam, ale chciałbym ich pokazać, bo to nasi wierni przyjaciele. Zapraszam do wyjścia, a proszę kolejny zespół. Dobry wieczór Państwu. Z okazji wspaniałego jubileuszu 40-lecia działalności Zespołu Pieśni i Tańca Kostrzanie składamy wszystkim członkom zespołu serdeczne gratulacje i życzenia. Gratulujemy Waszej trwającej od 40 lat działalności w zakresie kultywowania tradycji, obyczajów i tańca, śpiewu, dobrze służących społeczności lokalnej Kostrzy oraz Dolnego Śląska. Życzymy wszelkiej pomyślności w dalszej pracy, dużo sukcesów oraz kontynuowania pięknej działalności i wielu dobrych inicjatyw. Zespół śpiewaczy, ale babki. Ja dwa słowa do tych pięknych gratulacji. Taka okazja, taka rocznica, to jest wielkie przeżycie nie tylko dla nas, ale i dla nich też. Naprawdę prawdziwa przyjemność, szczególnie dla tych, którzy chcą słuchać, którzy chcą, którzy uwielbiają folklor, a przecież oni są nosicielami, nośnikami tego pięknego folkloru. I całe szczęście, że mają takiego opiekuna jak nasz przyjaciel, pan burmistrz Zbigniew Suchyta, jak jest wspaniała ekipa, która prowadzi ich. Ja tutaj widzę koleżankę swoją po fachu, również Małgosię Wilkomirską, która pewnie śpiewa z nimi. Tak, Małgosiu? No właśnie, jeżeli są ludzie fachowi, wiedzą co chcą zrobić, to są takie efekty właśnie jak w postaci tego pięknego koncertu. A mnie od razu przy okazji przypomniała się taka bardzo fajna chwila. Jeden z pierwszych festiwali, pan dyrektor chyba pamięta, popsuła się scena i tutaj mój kolega jubilata, szef, choreograf, swój zespół przywiózł, ja wtedy tam trochę śpiewałam z nimi i co się stało? Tańczyli, połamali deski, a Zbyszek do mnie mówi, Ania, ratuj. No to trzeba było ratować i śpiewać, żeby nie ta dziura w desce. I tak, tak, i tak to było. Gratuluję, gratuluję kochanemu Zbysiowi, wszystkiego dobrego panu burmistrzowi. Dziękuję bardzo. Zapraszam serdecznie, Edwardzie, Ewo, nasi wierni przyjaciele, moi przyjaciele, kolega Edek przyjechał z Warszawy, Ewa z Katowic. Ja nie mogłem nie przyjechać, bowiem zostałem zobowiązany przez wielką przyjaciółkę tego zespołu i nas wszystkich braci folklorystycznej, panią profesor Mirę Bobrowską, która przez wiele lat przewodniczyła Radzie Artystycznej oraz przez Jerzego Dynię z Rzeszowa, ale prośba była o wniesienie toastu, czyli jeszcze zabiorę głos na spotkaniu wieczornym, a dzisiaj życzę w imieniu właśnie Rady Artystycznej, której członkiem od 99 roku jestem, żebyście stale tak te deski łamali. Nie będę czytała listu, przeczytacie sobie sami. W każdym bądź razie pozdrawiam Was od starszej siostry, brata, od festiwalu w Katowicach. Wszystkiego dobrego, trzymajcie i tak dalej. Dziękujemy serdecznie. Życzenia od pozostałych zespołów z wielką przyjemnością przyjmiemy już w Strzegomskim Centrum Kultury numer 2. Proszę Państwa, zapowiadaliśmy, że jeszcze na koniec mała niespodzianka. Zapraszam zespół i bardzo Was proszę, zaśpiewajcie nam jeszcze pieśń na koniec.